Przewodnicy, pismo nie pozostawia żadnych wątpliwości co do faktu, że istnieją przewodnicy i zwierzchnicy w Kościele oraz w lokalnych zborach, których Bóg używa ku błogosławieństwu i wprowadzeniu swego ludu. W Dziejach Apostolskich 15 rozdział 22 werset Juda i Sylas nazwani są przodującymi pośród braci. Natomiast w liście do Hebrajczyków 13 rozdział 7 werset czytamy skierowane do nas napomnienie. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. Zauważmy jednak, że występują oni w liczbie mnogiej i nie byli oficjalnie ordynowanymi zwierzchnikami, lecz mężami, których używał Duch Święty jako takich. Duch Święty musi być zawsze naczelnym przewodnikiem i naszą odpowiedzialnością jest pozostawienie mu wolności, aby użył kogo zechce.